Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl z grubego remontu silnika w 60. Dzisiaj taki odcinek, będziemy demontować wał. Muszę sobie tutaj jakiś kluczyk znaleźć i będziemy odkręcać. Zobaczymy, jak to się prezentuje po zdjęciu wału. Dobra, napnę macie kluczykiem. Chyba to jest 27, z tego co się nie mylę. Dupa, nie? 27. 24. Jo, 24, dobra. Stopy mam sobie ponumerowałem, żeby w razie czego ich nie pomylić. Tutaj od strony pompy zaznaczyłem. I teraz pneumat nawet nie ruszy tego, coś czuję. No, zostaje tylko rura, bo nic innego nie mamy. Kurde. Kto to tak dokręcił, się pytam. Spadnie mi tu. Śrubeczki. Dobra, chwila prawdy, co tutaj? Zaczynamy od tej pierwszej. Naruszaj się. Ruszaj się. Panewka zrobizna. Tu ją wycierało. No dobra. Ops, druga. Hopsa, ho, proszę. Proszę, jakie kwiatki. Panie. Silnik zdrowizna. Który raz to już to powiedziane jest. Tutaj dość mocne wżery. Dobra. Aj, jak pięknie, och, jak przyjemnie. No dobra. Zdrowizna. Tu porysowane. To tak samo. Oj, dobra, wał postawimy.
trzeba by poprzykręcać przeciwwagi, żeby się to nie pomyliło. Dobra, już wiem, o co chodzi. Kwiatek, chodzą mi kwiatek. O, tutaj są kwiatki, patrzcie. Widzicie, kwiatki są. Ktoś podłożył pod główną stopę wału takie oto blaszki. Są miedziane chyba, tak? Miedziane. Widzicie, kolejny mankament silnika, czyli coś przycierało, czy co? O, takie dwa dystansiki. Tu i tu. O, proszę zobaczyć. O, już się przerwałem. Takie dystansiki były. Dużo, nie dużo, ale dystansiki były. Tak, to na tym. Więcej już nie było. No, więcej nie było. No, i tak to się prezentuje. Znamy zbliżenie do, jak wyglądają panewki główne. O, zobaczcie, takie kwiatki. Pozakręcam sobie te stopy, no i będzie trzeba przyszykować blok do mycia, do mycia. I tak to będzie się prezentować. No jest rozpiździel, nie wiem, jak my to poskładamy. No ale jakoś trzeba będzie. A tutaj są te blaszki, które były podstawione, podłożone pod główną stopę wału w tym miejscu. No. Te jakoś w miarę wyglądają, bo wiadomo, tutaj obciążenia na tym nie ma. I tak to się prezentuje. On był trochę już czyszczony tutaj, ten blok, ale mimo wszystko jest jakiś ten nagar pozostał. Pozostał po prostu, będzie trzeba pomyć tą dimerem. I tyle. Zakręcam sobie to, żeby to miało ręce i nogi, i widzimy się w późniejszym czasie. Witamy w kolejnym odcinku z soczystego remontu 60-tki. Wyszły nowe ciekawostki związane z użytkowaniem oto tego silnika. Panewki, nie wiem, czy widzieliście, ale... Ale no, to trzeba po prostu dotknąć, żeby zrozumieć, co się odpierdzielało w tym ciągniku. A resztę wam dopowie Mateusz. Tak, kolejne kwiatki. Kolejne kwiatki ze sprzęgłem, panom, proszę państwa. Wynikły dzisiaj. Miałem dzisiaj zawozić koło zamachowe do tokarza, żeby przetoczyć je, żeby było równe. Mówię, zabiorę docisk. Chciałem rozkręcić docisk. I co się okazało? Że ta płyta docisku, nie wiem, co się fachowo nazywa, no jest pęknięta. Tutaj jest uszkodzone. Zamocowanie na te śruby tutaj też jest uszkodzone. Jeden jest tylko dobry z tej strony, a więc znowu koszty, będzie trzeba to prawdopodobnie wymienić. Co jeszcze? Byłem dzisiaj u pompiarza, wtryski, masakra. Tyle mogę powiedzieć. I aby ktoś sikał nimi, Pompa jeszcze jak cię mogę, ale sekcje już są delikatnie podobno przytarte, bo tam ten pan pompiarz mówił. No i będą, no i będzie gruby remont pompy i wtryskiwaczy. Także strasznie pociągnie po kosztach Mateusza ten remont, ale tak, no cóż. Także tak to właśnie się prezentuje. Rozebrałem teraz sprzęgło. No.
sprzęgło, tarcza, wszystko to, to jest zaolejone. Czemu to jest zaolejone drzewie? Tutaj się olej dostawał. No niedobrze. O, widać tu tak samo, tarcza bierze z tej strony, z tej nie bierze, bo widać jest wytarta. Tutaj nic dobrze nie funkcjonowało. Czyli w skrócie 60 zrobiona pod handel, żeby kupujący był zadowolony, a reszta jak się chce. Tak. Tu też takie coś też jest tutaj nastawane. Ja to nie wiem, jak to, co to. Tutaj też takie punkciki są. Nie wiem, czy to nie trzeba też będzie przetoczyć. No jeśli się uda. No, powiem ci, że. Bo jak całe sprzęgło będziesz miał do wymiany, no to. Trochę za bogiem. Nie te, na pewno te. Na pewno to będzie do wymiany. To nie wiem. Sprężyny są dobre, chyba dobre. Tak mi się wydaje na dzień dzisiejszy, że są dobre. Te podkładki wymienialiśmy, pamiętam. Ale one już są gdzieś niegdzie wygniecione, także prawdopodobnie pójdą nowe. Podkładki to jest najmniejszy problem. Takie plastikowe, nie wiem, jak to dokładnie się zwie. Ale to będzie trzeba wymienić. Tu jest pęknięte i tu jest pęknięte. Jedno jest dobre. Można powiedzieć, że nasi byli w tym silniku, już grzebali. Czyli to będzie na pewno do wymiany, to. To będzie do wymiany, no i nie wiem właśnie jak z tym. Czy da się to przeszlifować? Bo to też, chyba że kupię po prostu jeszcze to. No już komplet raczej. Kupię obydwie te części. No. A to zostanie. Ta jego maczka była. Pozdrawiamy z tego miejsca maczkę gospodarza. Tak. No to jest chyba w miarę okej. Okay. No. Można zjąć to też, zobaczyć czy oni to przeszlifują, czy nie. Dobra. Nie wiem jak ja się połapę z tymi śrubkami wszystkimi. Rozumiem, czy się nie. Co tam, Stachu, działasz? Opowiadaj. Opowiadam, zaraz. Szukam natchnienia, nie no. Szukam czegoś, no. Żebym mógł wybić z woźnia tłoka. Był porządek. Uciekł, tak rzeczy mówiąc. Ty byłeś przy tym porządku. No właśnie, pamiętaj, byłem. Byłem, jestem świadkiem. Widziałeś, jak ten porządek, że tak powiem, powstawał w tym garażu. Byłem współuczestnikiem tego porządku. Współwykonawcą. No, też można to tak powiedzieć. Spróbujemy. Aha. Zapieczone. Nie idzie. Coś opornie idzie. Nie, wypijemy, bo będę musiał zawozić ten blok do szlifu, korby. I chcę to wybić. Jak po maśle. I co? Ja bym to zaspawał, to bym sobie zrobił taki kubek z tłoka 60. No, ty z tym olejkiem. Nie, no jak z olejkiem, to by kurde wiesz, to by co? Zaspawałby, wymyłby. Nie, głupi pomysł. Tu mam stworzeń od 60. No. A tu mam stworzeń od Ruska. Ja pierdzielę, dwa razy tyle ten. Ja. Masz porównanie jak materiał. Jaki materiał jest. No. Ruskie nie żałowały na materiał. Chcemyś wiedzieć. Napój. Bez lokowania produktu. Napój bez lokowania produktu, bo nam nie zapłacili za reklamę. Napój na garaże musi być. No i tak. I tak to wygląda. Dobra, i widzimy się po krótkiej przerwie. Także to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pomacham wam w białych rękawiczkach jak chirurg. I tyle, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!